tymczasem dolna, ale i kanat chodzi. Jankos, to może być pierwsza krew w tym spotkaniu. Nesty flaszuje, wymijając kokon, ale to może być za mało. Zobaczmy, Jankos wciąż żywy. Jeszcze jeden cios i jest pierwsza krew w wykonaniu Cleara, ale to nie jest koniec. God Kawaii również teraz jest pod ostrzałem i jest kolejna śmierć Jankos. Drugie zabójstwo dla H2K. To gdzie teraz H2K powinno pójść? O, idą nas dolną linię. Oj, jeżeli uda się wyłapać Memphis Snowa, ale explosive kask rzucony w fenomenalny sposób. Zobaczymy, czy H2K podejmie tutaj wyzwanie, czy będzie próbował podjąć właśnie tego smoka. Teraz zdetonowany Sang-Hwan i zdetonowany przez Jankosa. Unicorns of Love bez większego problemu sobie zabiera balon. Dlaczego dwóch zawodników Unicorns of Love bez większego problemu złamuje przeciwnika? Ale zobacz, to jest zestylowany Baron! Teraz Webiven znowu złapany. Dobra pozycja ze strony Nesty. Zobaczmy, czy uda się uratować midlanera zespołu H2K. Dokładnie tak! Ale ten explosive kask namieszał w tej walce. Shockwave nie trafił nikogo. Niemniej jednak kolejne ofiary padają po stronie obu zespołów. Pytanie jest, kto wyjdzie z tej sytuacji lepiej? Double kill dla Webivena. On nadal jest żywy i oto Amne jest! Siedzi na Godkwaju i on również będzie musiał ulec. Kolejna ofiara zespołu Hong Kong Esports i jest to ace wykonania Nuclear'a. H2K przechodzi do prowadzenia.